Po długich rządach partia, która trzymała do niedawna władzę, traci ją na rzecz niedawnej opozycji. Ta niedawna opozycja formuje rząd i chce zmieniać rzeczy, które jej zdaniem były niszczeniem Polski przez poprzednią władzę. Ten nowy rząd podejmuje kroki, żeby naprawiać państwo, jednak pojawiają się wątpliwości prawne po stronie obecnej już teraz opozycji, która myśli, że łamane jest prawo i że sytuacja wymyka się spod kontroli, że zmierzamy w stronę nowej Białorusi, stanu wojennego, no i ogólnie dyktatura i te sprawy. Oburzona opozycja apeluje o protesty oraz mówi, gdzieś tam nieśmiało sugeruje, że być może będziemy potrzebować pomocy Unii Europejskiej, która no, zagwarantuje w jakiś sposób zasady prawa, będzie jakimś ogranicznikiem dla tego nowego rządu. I możecie teraz zapytać, czy opisuję wam sytuację obecną z 2023 roku, czy może sytuację z 2015 roku? Nie wiem, bardzo ciężko powiedzieć w sumie, bo jak opisujesz to w ten sposób, to przyznacie, że brzmi to dosyć podobnie, aczkolwiek prawdopodobnie jest to kwestia starego, ludowego powiedzenia, że historia kołem się toczy, a polska polityka to najbardziej koliste z kół. Bo drodzy państwo, co to była za noc? No co, no nowy rząd przyjmuje uchwałę, nowy Sejm przyjmuje uchwałę o tym, że trzeba coś zrobić z telewizją publiczną i ogólnie mediami publicznymi, więc może byśmy jednak jakoś tak, wiecie, zmobilizowali się i kazali ministrom jakoś coś wymyślić, na co PiS stwierdza, że jedyną odpowiedzią jest okupowanie siedziby telewizji polskiej, bo tak. Więc cały dzień, a tak naprawdę głównie noc, mamy jakąś dziwną imbę, która w sumie nie wiadomo do końca, o co w niej chodzi, więc zaraz postaram się wam to wytłumaczyć od początku, bo trzeba rozumieć wszystkie konteksty, żeby połapać się w tym, co się zadziało w ogóle. Pomijając to, no to wydarzyło się jeszcze jakieś, nie wiem, 5000 innych rzeczy w polskiej polityce, od, nie wiem, połączenia się republikanów Bielana z PiS-em, wydarzył się, nie wiem, Macierewicz, który stwierdził, że on w sumie chce komisję i z niej nie zejdzie. Jakieś tam odja po Braunie jeszcze cały czas się odzywają, więc w ogóle dzieje się jakaś tona różnych rzeczy. O nich wszystkich wam też postaram się trochę chociaż opowiedzieć jakoś tak, choć bardzo skrótowo, ale jednak. Ale nie oszukujmy się teraz, no głównym daniem jest telewizja publiczna, do której przejdziemy zaraz po tym, jak zostawicie lajka i suba. No będzie bardzo miło, będziecie nasze filmy. Ewentualnie to już nie jest obligatoryjne, bo bez tego spokojnie, bez tego ruszymy. Ale możecie zerknąć naszego Patronite'a, będzie nam bardzo miło. Lećmy do materiału, przeanalizujmy to, co się stało. Próbujmy przynajmniej. Próbujmy tą sagę, która się zadziała, przerobić maksymalnie po kolei kontekstami, nie? Więc jakby zacznijmy sobie od tego, że w ogóle pojawiły się takie informacje gdzieś na przestrzeni publicznej, prawda, medialne, że Tusk jak zwrócił z Unii Europejskiej, to był bardzo niezadowolony faktem, że TVP jest jeszcze w rękach PiSu i że trzeba coś z tym zrobić. No i ogólnie no już było od jakiegoś czasu teraz wiadomo, że no będą się za to brać. Spoko. Nagle pojawia się w porządku obrad i ogólnie w takiej informacji, że dzisiaj w Sejmie będzie głosowana uchwała w sprawie zmobilizowania, prawda, rządu i wyrażenia opinii przez Sejm co do tego, że faktycznie TVP powinno zostać odpolitycznione, powinna mu zostać przywrócona jego misja społeczna, jego misja konstytucyjna i że powinno ono wreszcie być znowu telewizją, czy w ogóle wszystkimi mediami. Będziemy nazywać je TVP, bo głównie o nie chodzi, ale chodzi o wszystkie media publiczne. Te media w każdym razie powinny stać się z powrotem własnością Polaków i mówić prawdę, tylko prawdę i obiektywną prawdę. No bo jak argumentuje oczywiście opozycja, PiS te media przejął bardzo mocno dla siebie, no i jakby to są jego partyjne media i trzeba to, ten proces jakoś po prostu odwrócić. No to jest jakby ten początek. Jest ta uchwała. Jeśli ktoś się nie orientuje w meandrach polskiego systemu prawnego, no to uchwała Sejmu to jest taka rzecz, która jest takim wyrażeniem opinii Sejmu. W sensie to jakby nie jest prawo, nie? To nie sprawia, że coś się dzieje. Gdyby Sejm przyjął uchwałę o tym, że nie wiem, podatki powinny być niższe, w sensie nie przyjąłby, bo nie o takie rzeczy są uchwały, ale załóżmy na chwilę, żeby przyjął. To nie sprawia, że podatki stają się niższe, nie? Jakby musisz przyjąć ustawę, żeby podatki stały się niższe w tym konkretnym wypadku. No i ta ustawa musi sobie, wiecie, przejść najpierw przez Sejm, potem musi przejść sobie przez Senat, tam Senat może nanieść poprawki, ma 30 dni, potem jeszcze tam sobie może wrócić do Sejmu znowu, no i to jeszcze iść do prezydenta, prezydent ma tam też jakiś czas na to, żeby to podpisać, a może nie podpisać, może wysłać do Trybunału Konstytucyjnego, może zawetować, a jakby zawetował, to obecny rząd by nie miał większości głosów, żeby to weto przełamać, a może też podpisać. Długo to trwa i ogólnie prezydent musi się zgodzić, nie? To jest ta różnica, że uchwałę to zrobili w jeden dzień i dało się to zrobić, było to jakby legalne, ta ustawa to jednak trwałoby to zdecydowanie dłużej i nie wiadomo, czy prezydent się zgodził. To jest ta różnica, ta uchwała, tak jak mówimy, no to jest uchwała, która nawołuje, która wyraża opinię Sejmu a propos tego, że właśnie ci ministrowie powinni wziąć się do roboty i jakoś ogarnąć sytuację z TVP. Teraz już wiecie, czemu zrobili uchwałę, nie ustawę. Problem jest z kolei taki, że no, tak jak mówimy, uchwała nie za bardzo ma moc prawną. No bo jednak z kwestią TVP jest tak, że Donald Tusk w którymś momencie powiedział, nie, że on to ogarnie 24 godziny. Po wygranych wyborach i po utworzeniu rządu, nowego rządu, będziemy potrzebowali dokładnie 24 godziny, 24 godziny,
żeby telewizja pisowska rządowa zamieniła się znowu w publiczną. A w sumie TVP dalej jest jakie było, więc no jakby powiedzmy, że gdzieś tam ewidentnie wszystkim się śpieszy troszeczkę, więc stwierdziłem uchwałę, nie? Tylko no tak jak mówimy, problem z nią jest taki, że ona nie tworzy prawa, tylko jest jakimś tam wyrażaniem opinii, więc w ogóle o co jest cała imba? No do tego w sumie zaraz przejdziemy, ale no dobra, zrobili sobie uchwałę, zrobili dwa czytania, była jakaś tam dyskusja na ten temat, dyskusja nie była jakaś super ciekawa i ważna. Jednym punktem, który był tam gdzieś wrzucony przez PiS i trochę z kronikarskiego obowiązku, a trochę dlatego, że to też był potem argument za obroną TVP, był taki argument, że tutaj opozycja przykrywa fakt tego, że nie zawetowała na Radzie Unii Europejskiej do spraw klimatu tego wniosku, powiedzmy, żeby te traktaty europejskie zmieniać, idąc w stronę, powiedzmy, bardziej federalizacji i że Polska tego nie zrobiła. Na to z kolei nowy rząd odpowiedział, że no tak, ale w sumie to jest tylko ta, wiecie, do spraw klimatu, nie? Jakby jeśli będziemy chcieli to zawetować, to jeszcze mamy okazję, a tutaj wyraziliśmy bardzo silne stanowisko, więc wiecie, próbujemy na razie to załatwić w taki sposób, powiedzmy, dyplomatyczny. Jak się nie będzie dało, no to my cały czas stoimy na stanowisku, że będziemy wetować. Nie powiedzieli tego do końca, no ale powiedzmy, że tak to wynikało z całej tej dyskusji. Jakby PiS się z tym nie zgodził i stwierdził, że to jakby już teraz trzeba było to zrobić, takie były w ogóle ich sugestie i tak dalej. W każdym razie pokłócili się o to bez żadnego znaczenia w tym momencie, no ale to była jakaś tam rzecz wrzucona pomiędzy tym wszystkim. Do tego były te czytania. Pan prezydent zdążył napisać dwa listy, w których mówił, że trzeba przestrzegać prawa i konstytucji, to jest bardzo ważne. Na pierwszy w ogóle Hołownia odpowiedział tak trochę w stylu: ja się zgadzam w 100% z panem prezydentem, on ma rację, dlatego my robimy wszystko legalnie. Klasyczne polityczne mambo jumbo, jakby nic nieznaczące rzeczy, ale no gdzieś tam trzeba to odnotować. No i tam były sobie te dyskusje, były też dyskusje o innych rzeczach potem, no bo wiadomo, jeszcze te komisje i wszystko, co się działo, ale to już zostawmy za dużo tych rzeczy. W każdym razie o 22, prawda, głosowanie uchwały. Uchwała przechodzi większością głosów i to dużą większością. Coś jest duża różnica między głosami za i przeciw. No i wtedy tak wszyscy patrzą, jezu, a gdzie są ludzie z PiS-u w ogóle? Okazało się, że ludzi z PiS-u nie ma. Jeszcze wtedy nie do końca wiedzieliśmy, gdzie się podzieli, ale to się zaraz wyjaśni. W każdym razie uchwała wchodzi w życie. Co oznacza uchwała? Znaczy same w sobie nie za bardzo cokolwiek, to jedna sprawa, aczkolwiek tutaj trzeba przyznać, że powiedzmy takie narracje medialne, przecieki, w ogóle wszystko, które się pojawiały, polegały mniej więcej na tym, że uchwała, przynajmniej w rozumieniu tego, co się dzieje, ma być niczym innym jak takim zalegitymizowaniem działań, które miały się zadzieć zaraz po jej przyjęciu. Bo widzicie, podobno, odpowiedni ministrowie byli już przyszykowani z, w ogóle, tak też nawet pisano, przygotowanymi dokumentami, podpisanymi dokumentami o to, żeby przejmować TVP w ramach, wiecie, odpowiedzi na ten apel, który wydał Sejm, więc oni mają taką trochę podkładkę pod to, żeby zacząć to robić, no i dzięki temu mogliby zacząć to robić. I mówiło się o tym, że może nawet teraz w nocy to zrobią, albo w środę, czyli dzisiaj to zrobią, ale ogólnie padały takie deklaracje gdzieś tam w przestrzeni publicznej, że do czwartku mamy już zobaczyć nowe wiadomości. W sensie, dla jasności, to nie są deklaracje od polityków, tylko bardziej deklaracje gdzieś tam składane anonimowo w jakichś różnych portalach, nie? To była ta idea, która powiedzmy gdzieś tam przez cały dzień się powoli przebijała i była taką rzeczą w stylu, że o, oni zrobią tą uchwałę i zaraz potem przejmą media. No i tutaj tłumaczy nam się kwestia tego, gdzie podział się PiS. Wiecie, no, oni też mają dostęp do internetu, też mogą takie rzeczy sprawdzać, też takie rzeczy wiedzą. Więc oni stwierdzili tak, prawda, że skoro i tak przegrają głosowanie nad uchwałą, no bo jak mają nie przegrać, to pojadą do TVP, żeby tam być. No i spoko. Ogólnie masa ludzi z PiS-u, łącznie z jakimś tam, nie wiem, Jarosławem Kaczyńskim i tak dalej, więc ważne postacie. Pojechała do TVP się zabarykadować w środku. Pojawiły się informacje, że na 15 w środę jest zwoływana Rada Mediów Narodowych. W którymś momencie TVP1 przerywa nadawanie filmu na swojej antenie i przełącza się na TVP Info. TVP Info jest odpalone na maksa. TVP Info padają zdania o tym, że no to jest stan wojenny tak naprawdę. To jest Białoruś. Że na Zachodzie coś takiego by się nigdy nie wydarzyło. Z argumentu tego, że Zachód właśnie ma dużo lepsze standardy. Zaskakuje. Pojawia się argument jakiejś pani, która twierdzi, że w ogóle powinniśmy zrobić szum na arenie międzynarodowej o tym, że tutaj jest próba przejęcia niezależnych mediów przez Donalda Tuska, który nie chce, żeby ktokolwiek patrzył mu na ręce, więc mamy też to, co jakby strasznie szybko się zamieniły role, naprawdę bardzo szybko i są dosłownie te same argumenty rzucane, to jest naprawdę niesamowite. No ale w każdym razie lecimy w to, że to jest jakby skandal, TVP ma czarne paski teraz, żeby pokazać, że to jest jakby, no żałoba już tak niemal. Do tego Sakiewicz jest, nie wiem, 5 razy pod rząd ekspertem w TVP Info i mówi jakieś rzeczy. Dlaczego o tym mówimy? Bo najbardziej niesamowity był dla nas moment, w którym pan redaktor Sakiewicz, prawda, który jest właścicielem telewizji Republika, jak jest przedstawiany w którymś z wejść i tam padają jakieś rzeczy, to on tak przerywa dziennikarzowi i mówi coś w stylu, że no tak, 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 ale jestem też tutaj Telewizja Republika i to jest ważne, bo my oczywiście tutaj kibicujemy waszej walce, jesteśmy z wami w 100%, ale i gdyby, wiecie, się zdarzyło, żebyście upadli, to my zapraszamy do siebie, bo tam, wiecie, tam będzie ten przekaz, który będzie niedostępny gdziekolwiek indziej, więc chodźcie. I my nie ukrywamy, po prostu jako youtuberzy musimy docenić dobre splagowanie swojego produktu, szczególnie no w sytuacji, kiedy jesteście na TVP1 też puszczani, nie? Czyli dużo ludzi was ogląda, dużo więcej niż TVP Info. Ale pomijając to, nastroje zdecydowanie bojowe. PiS zabarykadowany w holu, prawda, na antenie leci cały czas informacja o tym, że w ogóle no dramat, no w sensie koniec demokracji, dosłownie zdanie o końcu demokracji padają. Nawet Jarosław Kaczyński o tym gdzieś mówił. Znaczy no nie wiem, w każdym razie do 15 października w Polsce skończyła się dyktatura, ale 20 grudnia zaczyna się na nowo, tylko inna. Co znaczy, mieliśmy takie 2 miesiące między
dyktaturowe w Polsce, w polskiej historii nowe, więc jakby warto zapamiętać, nie? Prawie tak samo keczy jak dwudziestolecie międzywojenne, nie? Więc jakby spoko. W każdym razie, PiS zabarykadował się w środku, po jakimś czasie poszła informacja, że Jarosław Kaczyński ogłasza 10-osobowe warty na stanowisku TVP, żeby potem, żeby reszta mogła wrócić do domu i będą tak pilnować tak naprawdę do momentu, do godziny X, w której wydarzy się to wszystko. Tutaj oczywiście, no każdy, kto grał w gry strategiczne, wie, że garnizon w świeżo zdobytej twierdzy trzeba zostawić, nawet jak się wraca do stolicy, w tym wypadku do Sejmu, nie? I ogólnie rzecz biorąc, to ta noc minęła w taki sposób, że PiS się zabarykadował, siedział w środku i w sumie takie XD troszeczkę i nic się nie działo, nie? No i co? Co mam wam powiedzieć? Do tego momentu tak naprawdę ten film nagrywaliśmy jeszcze w środku nocy, tam gdzieś o 4:00, po to, żeby obudzić się dzisiaj w nowej rzeczywistości. Między 11:30 a 12:00 wydarzyła się rzecz. Mianowicie TVP Info zostało odcięte z linii, w sensie przestało nadawać, nie? No i było takie, zaczynamy. No więc zaczęło się to. Pojawiło się nagranie, w którym człowiek wchodzi do TVP, no jakby mówi, że teraz on tutaj tym wszystkim rządzi i jakby no nie ma zamiaru się tłumaczyć i tak dalej. Są nagrania, w których dochodzi do jakichś przepychanek, w których jest jakiś człowiek w czarnej kurtce, który próbuje zamknąć drzwi, jakoś tam tym wszystkim poturbowana została podobno posłanka PiSu, która w ogóle teraz gdzieś tam pojechała do szpitala, ale wcześniej jeszcze taka zabandażowana, udzielała jakieś tam informacji o tym, co się stało. Zaczął się jakiś niesamowity syf, tak? W sensie TVP Info, co jest niesamowite, jakby zaczęło w którymś momencie nadawać z agrobiznesu, bo to była jedyna rzecz, do której mieli dostęp, więc weszli do studia agrobiznesu i zaczęli stamtąd nadawać, tylko po to, żeby po jakichś, nie wiem, 20 sekundach im też wyłączono sygnał i przestali nadawać. Normalnie, no tego jeszcze w polskiej historii nie było. Zostały po prostu chyba przejęte polskie media. Teraz TVP w ogóle nadaje live'a na YouTubie, który jest w taki sposób, że jest telefon skierowany na telewizor i jakby to jest na YouTubie. Ogólnie TVP cały czas próbuje jakby jeszcze donosić o sytuacji. Inne media siedzą w siedzibie TVP i próbują donosić o sytuacji. Tam pojawia się policja, tylko nie wiadomo, kto ją wezwał tak naprawdę. I ogólnie rzecz biorąc panuje czysty, ale to czysty chaos. W tym wszystkim nie ma za dużo protestujących na ten moment. Mówi się o jakimś podobno strajku, który ma odbyć się o godzinie 16:00, strajku rolników. Ale czy on się odbędzie, tak naprawdę my nie wiemy. I ogólnie rzecz biorąc, nowy rząd dzisiaj obudził się i wybrał przemoc. I to jest nasz stan wiedzy na moment nagrywania tego filmu, czyli czystka w TVP na poziomie TVP, ale też PAP-u i tak dalej, i tak dalej. No, zaczęła się i idzie dosyć mocno i dosyć szybko. Jesteśmy bardzo ciekawi, kiedy sygnał TVP wróci w takiej formie, że na przykład, nie wiem, czy dzisiaj będą wiadomości. To nas bardzo interesuje. Ale przechodząc do kącika bardziej analitycznego, to po pierwsze, co się dzieje w ogóle? Całkiem niesamowite, nie? W sensie, wow, mamy troszeczkę dosyć tego, co się dzieje w Polsce w tym momencie. Jednocześnie, no jest to strasznie ciekawe, więc no, niestety trzeba. PiS idzie bardzo mocno w narrację tego, że no, stan wojenny, dyktatura, Białoruś i że jest niszczone niezależne dziennikarstwo. Do tego wszystkiego no, są bardzo duże emocje i to widać po stronie PiSu. PiS próbuje zrobić cokolwiek, ale nie za bardzo ma narzędzia i możliwości, żeby cokolwiek wykombinować. Szczerze powiedziawszy, ich największy problem polega na tym, że o ile ta narracja to nie byłaby najgorsza narracja i mogłaby się przylepić, to widać, że no, nie zbiera ona jakichś bardzo dużych tłumów za sobą. W naszej opinii wynika to z tego, że nikt poza naprawdę hardkorowym elektoratem PiSu no, nie był największym fanem TVP. I TVP kojarzy się źle i TVP kojarzy się faktycznie no, z taką trochę telewizją propagandową. Trochę przez to mam wrażenie, że mało kto chce za nią umierać, nawet jeśli ta sama osoba uznaje, że to, co robi opozycja, nowy rząd, nie jest dobre, nie? W sensie, jeśli nawet uznaje, że to jest jakby jakiś srogi przypał, to przez to, jak TVP było prowadzone i jak działało, trochę nikt nie chce, wiecie, jednocześnie powiedzieć, że no tak, to jest tragicznie złe i tak dalej. Nawet jeśli gdzieś tam metody mu się nie podobają. Więc PiS ma ciężki orzech do zgryzienia, aczkolwiek będzie teraz wytwarzał męczenników, będzie wytwarzał swoją legendę i to będzie taki punkt startowy do tego, jak to Polska została skradziona przez reżim, który nie szanuje prawa. To będzie narracja, która się, mamy wrażenie, z czasem będzie coraz lepiej starzała, tak? W sensie im dłużej będzie miało, im więcej nowy rząd będzie miał jakiś aferek, im większe będzie zmęczenie społeczeństwa, tym bardziej to będzie wracać w takiej formie, że o, a to TVP to w sumie może wtedy nie było takie złe, to sobie teraz patrzyłoby temu rządowi na ręce i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to może rosnąć w społeczeństwie z czasem i na przykład za 2 lata, 3 lata, 4 być rzeczą większą. A po stronie rządu nowego, no co, nie oszukujmy się. Oni musieli coś zrobić z TVP, chcieli coś zrobić z TVP, no i zrobili coś z TVP. Problem polega na tym, że jeśli to jest najlepszy z tych 17 scenariuszy, które podobno mieli na przejęcie tej telewizji, to my dalej nie chcemy wiedzieć, jak wyglądały inne. No bo na ten moment to wygląda w ten sposób, że oni sobie zrobili uchwałę i tą uchwałą wezwali ministrów do zrobienia czegoś, a ministrowie teraz powołując się na tą uchwałę coś robią. De facto! No, nie jest to zmiana prawa uchwałą, no bo to jest niemożliwe, ale trochę jest to zmienienie stanu faktycznego prawnego za pomocą uchwały, tak nam się wydaje. Czyli my nie jesteśmy prawnikami, dla jasności my nie mamy zamiaru oceniać legalności czy nielegalności, po prostu w momencie, w którym my jesteśmy teraz, no nie wydaje się być to najbardziej legalne z legalnych zagrań, jakie można podjąć i wygląda to tak, jakby tą uchwałą naprawdę próbowano zmienić troszeczkę za dużo i jednak czysto z perspektywy takiej prawnej czy jakichś takich, no wiecie, procedur, no nie wygląda to dobrze, po prostu nie wygląda to dobrze. Oczywiście to wynika z potrzeby ominięcia prezydenta,
prezydenta, który byłby po stronie PiS-u w tym wszystkim, tutaj nie ma co się oszukiwać, ale jednak no to nie zmienia faktu, że nie wygląda to dobrze. Do tego wszystkiego mamy kwestię siłowego przejęcia, wyłączenia sygnału, ale też tych nagrań, które dzieją się w samym TVP. To też powoduje, że do opinii publicznej przedostają się nagrania, które, no nie wiem, opozycja jeszcze wtedy nie do końca taki vibe prezentowała w kampanii wyborczej, teraz przechodzi na taki, wiecie, no zdecydowanie bardziej agresywny i taki, no, zawzięty mechanizm. Wydaje nam się, że jednak to będzie źle wyglądało dla nich na koniec, tak jak mówiliśmy o PiS-ie, nie? Że ta narracja będzie sobie z czasem rosła. Jeśli faktycznie oni teraz odzyskają TVP i zrobią z niego genialną, bardzo obiektywną telewizję, to wydaje nam się, że to jeszcze może będzie jakoś tam do wybaczenia za jakiś czas przez jakąś część elektoratu, który teraz, powiedzmy, stwierdzi, że to jest trochę przesada. Jednocześnie wydaje nam się, że te obrazki już z nami zostaną i to będzie początek legendy PiS-u tej wcześniejszej, więc dają im to. Z drugiej strony rodzi się pytanie, jak inaczej mieli to ogarnąć w tak krótkim czasie, który obiecali społeczeństwu i jak mieli nie wyjść na tych, którzy znowu są niesprawczy, którzy znowu nie mogą nic zrobić. Ciężkie pytanie, my tutaj nie rozstrzygamy, czy to dobrze, czy to źle, że tak zrobili, nie rozstrzygamy, czy to PiS ma rację, czy PO ma rację, nie obchodzi nas to w tym momencie. Po prostu zastanawiamy się z jednej strony, jak inaczej mieli to zrobić, tylko z drugiej strony zastanawiamy się nad tym, czy fakt, że nie dało się tego inaczej zrobić, jest usprawiedliwieniem na to, żeby w naszej gdzieś tam opinii, jak nam się na razie wydaje, jednak gdzieś tam mocno co najmniej naginać prawo, żeby to osiągnąć. Szczególnie, że strasznie niespójna jest ta narracja przejmowania TVP na wielu poziomach, no bo wiecie, jeszcze wczoraj Hołownia wychodzi i mówi, że no nie będzie tego odcinania świateł, czy prądu, czy gazu, nie będzie tam, wiecie, takich siłowych rozwiązań, przecież to nic takiego się nie stanie, to jest tylko uchwała. Na dzisiaj, powołując się na tą uchwałę, w sumie dzieje się mniej więcej to samo, no jest odcinanie sygnału, jest jakby takie, no, siłowe w miarę wejście do TVP, więc to jest trochę taka sytuacja, którą dobrze będzie można ocenić dopiero w momencie, kiedy się realnie skończy. Więc wbijajcie naszego Instagramu, tam się będą pewnie działy rzeczy teraz na bieżąco w miarę, a do tego wszystkiego, no, też, no nie wiem, może będzie jutro film o tym, czy cokolwiek, zobaczymy. Idziemy bardzo na bieżąco, więc zostawcie suba, tak jak mówiliśmy. Teraz przechodząc do szybkich informacji, które chcemy wam jeszcze wrzucić, bo były ważne bardzo, ale no hasłowo, bo wiemy, że aż tak nie są zajmujące. Kamiński i Wąsik zostali skazani przez sąd, to są ludzie z PiS-u, byli tam szefowie, wiceszefowie służb. No, ich Duda w ogóle łaskawił wcześniej, ale to łaskawienie było według niektórych niezgodne z prawem, się źle proceduralnie zrobione. I oto była imba, no i teraz sąd ich skazał, więc w sumie jest imba. Pałac Prezydencki mówi, że oni są uniewinnieni, więc w ogóle o co chodzi, więc w ogóle jakieś straszne imba i oto też będzie straszny przypał i to jest, możemy się założyć. Gdyby nie TVP, to byłaby pewnie największa rzecz teraz. A inne rzeczy, hasłowo i szybko, żeby już nie zanudzać, ale jednak, które były na tyle ważne, że chcemy o nich powiedzieć, to Władysław Kosiniak-Kamysz rozwiązał komisję do spraw Smoleńska Antoniego Macierewicza i Antoni Macierewicz stwierdził, że nie rozwiązał, co było dosyć ciekawym zagraniem. Kosiniak-Kamysz tak powiedział, nie no, rozwiązuje, zabrał mu w ogóle ochronę żandarmerii wojskowej. Macierewicz bardzo długo zachowywał się tak, jakby po prostu uznał, że to nie jest zgodne z prawem z jakiegoś powodu, bo w sensie tutaj są mniejsze wątpliwości, czy to jest zgodne z prawem, czy nie, tu raczej to po prostu Kosiniak mógł to zrobić. Macierewicz stwierdził, że nie po prostu i jakby chciał dalej pracować i tak dalej. I teraz go tam nie wpuszczali do ministerstwa, jakaś straszna w ogóle, straszna afera. Dziwna, bo to jakby trochę nie wiadomo skąd się wzięła. Fakt, że Komisja Smoleńska jeszcze działała, to była taka rzecz, o której chyba wszyscy zapomnieli, to jest inna sprawa, no bo w ogóle był raport końcowy tej komisji, nie? A ona dalej działa. Dziwne rzeczy, tak? Dziwne rzeczy. No 30 milionów poszło na tą komisję, więc tam no jakby spoko. W każdym razie, no jest już oficjalnie zakończona, czy Macierewicz dalej na nią przychodzi, to inna sprawa. Inba z Braunem się trochę nie zakończyła. Cały weekend Konfederacja chodziła po mediach, szczególnie Bosak i jakby przekonywał wszystkich, że jest git, wszystko jest okej. Okay. Na naszym zdaniem najciekawszą rzeczą, która padła, drugą najciekawszą, to był Wippler, który sobie powiedział wprost, że jakby Hołownie uratował Brauna, bo on był nawet za tym, żeby go wywalić, ale potem jak dostali ultimatum, to już nie mogli ulec szantażowi, więc musieli go zostawić. Z jednej strony to nie jest jakaś szokująca wiedza, nie? Że to było do przewidzenia, że tak to może wyglądać. Nie jesteśmy przekonani, że zostałby wyrzucony bez tego, ale zostawmy to. Jest to dosyć taka, wiecie, odpowiedź, która wydaje się być nawet szczerą odpowiedzią jak na politykę, aczkolwiek z drugiej strony jest to troszeczkę vibe. Odmrożę sobie uszy na złość babci, nie? I to jest druga najdziwniejsza i śmieszniejsza rzecz, jaka się wydarzyła. A propos tego, po pierwsze był zdecydowanie Petru. Petru, który stwierdził, że, no bo patrzcie, Konfederacja ma taki problem, że jak walą Brauna, no i całą resztę jego koroniarzy, tak nazwijmy, jak wywalą tych jego koroniarzy, to oni tracą klub, a oni chcą mieć tego marszałka. To ja mam pomysł, jak to obejść. Wypożyczmy im kogoś. Wypożyczmy im posła. Jak miałoby to działać? Nie wiem, w sensie trzeba by zapytać pana Petru dokładnie, bo widzimy pewne problemy, ale być może czegoś nie rozumiemy, więc jakby spoko, niesamowite. PiS dokonał fuzji z Republikanami, Bielana, co sprawia, że Mejza jest oficjalnie w PiSie. To się stało, moi drodzy, jesteśmy w tym miejscu. Dlaczego to zrobili? No wiecie, dlaczego to zrobili? To jest pytanie z kategorii dobre. Pokazanie jakiejś siły swojej, tego, że wiecie, PiS się nie rozpada, tylko PiS rośnie, przynajmniej taki też tej spin był prezentowany przez na przykład Schreibera w jednym z wywiadów. Konsolidują sobie tą swoją opozycję, tak? Pokazują, że są bardzo dużym klubem, dzięki temu są jeszcze więksi. Powiedzmy, że tutaj też odchodzą jakieś takie problemy związane z jakąś tam, nie wiem, logistyką i tak dalej. No są bardziej spójnym środowiskiem teraz. Jest to jedna część tego środowiska prawicowego, zjednoczono-prawicowego w Polsce, tak to nazwijmy. Aczkolwiek nie rozumiemy tego, musimy przyznać o tyle, że sobie bielaniści i tak by i tak
praktycznie w 100% zależni od PiSu, więc to jest aż taka duża różnica. Ciężko nam powiedzieć, jakby może my czegoś nie rozumiemy i to mówimy całkowicie nieironicznie, w takim sensie, że może my nie dostrzegamy jakiegoś oczywistego geniuszu tego zagrania, więc jakby jest to możliwe. W każdym razie to, ale to też był z tym problem, bo co jest ciekawe bardzo, okazuje się, że w PiSie wewnątrz głosowało 200 osób za tym połączeniem, prawda, partii. 20 osób było przeciw, a 40 wstrzymało się od głosu, nie? Czyli łącznie 60 osób z 200 nie było na tak, nie? Co oznacza, że tam był jakiś taka forma rozłamu, można powiedzieć. To jest o tyle ciekawe, że to pokazuje, że PiS miał, przynajmniej jeszcze przed tą teraz inną z TVP, jakieś takie no wewnętrzne problemy, jakieś takie rozłamy. My jesteśmy ciekawi po prostu, czy to może być jakieś takie potwierdzenie teorii naszej, którą mieliśmy w podcaście, o tym, że no w sumie jak atakować pozycję Jarosława Kaczyńskiego, no to chyba teraz, nie? W sensie my nie twierdzimy, że to jest możliwe, nie twierdzimy, że ktokolwiek w PiSie by się odważył i miał możliwości, żeby to zrobić, ale jeśli tak jest, no to wydaje się być całkiem niezły moment, no bo tutaj faktycznie może jest coś do ugrania. I w sumie głównie dlatego wam o tym mówimy, bo uważam, że to jest po prostu ciekawe. Tak samo jak ciekawe są inne wydarzenia z Sejmu, których już dzisiaj wam nie powiemy, ale pewnie powiemy wam jakieś te albo inne, nie wiem, w następnym odcinku, więc stawcie lajka, stawcie suba, nam będzie bardzo miło, będzie widzieć nasze filmy. To jest nasz inny film, serdecznie go polecamy. Nasz Instagram, serdecznie go polecamy, czekajcie na inne filmy, wbicie naszego Patronite'a, serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy już nas wspierają, a także oglądającym, jak zawsze, staramy się starać dla was. Cześć!